Witajcie kochani, witamy was. Witajcie. Serdecznie. Nazywam się Krystian. Jest dzisiaj ze mną Paweł Pustkowski. Tak, mam na imię Paweł. Jestem właśnie z wspólnocą Krystiana. Postanowiliśmy tak całkiem spontanicznie nagrać dla was taką serię. Nazwałem ją Kościół to my i są to świadectwa. Niezwykłe świadectwa nawrócenia niezwykłych ludzi, bo każdy z nas jest niezwykły. Dzisiaj chcemy podzielić się z wami świadectwem nawrócenia Pawła do Pana Jezusa, a żeby was zachęcić też do szukania Boga, do relacji z Bogiem, do przemiany życia z Jezusem Chrystusem. Prawda? Tak, przede wszystkim, kochani, życie z Bogiem to tak naprawdę jest nowe życie. Nowe życie. Ja żyłem 40 lat, nie znając Boga, to tak naprawdę... Powiedz, ile masz lat, Paweł? No, 43. No to tak naprawdę nie żyłem, nie? Nie znałem tak naprawdę życia w tej miłości, w tej pasji do Jezusa. Także moje życie się zmieniło tak naprawdę bardzo jakby szeroko. Powiedz, kiedy to się zaczęło? Zaczęło się to jakieś 3 lata temu. Przede wszystkim zacznę może tak od samego początku. Miałem problem w ogóle z alkoholem, nie? Zacząłem bardzo dużo pić. Zabrali mi w ogóle prawo jazdy, moje życie zaczęło się sypać. W ogóle rodzina. Nie miałem takich relacji w ogóle nawet z dzieckiem. Był moment taki, gdzie już doszłem do takiego jakby muru, gdzie zawołałem do Boga wtedy, siedząc w kotłowni z butelką wódki. Zawołałem do Boga: Boże, jak jesteś, to w ogóle pomóż mi. Poczułem taką chęć wtedy do szukania w ogóle rozwiązania, nie? Do tego, jak mogę zmienić to życie. No i słuchajcie, naprawdę niewiele czasu upłynęło. Naprawdę niewiele. To się działo bardzo szybko. Jak Bóg w ogóle wysłał mi ludzi do mnie i zaczęli mi w ogóle w tym pomagać, nie? Przyjechał taki Robert do mnie, kolega, który tak w ogóle był przy mnie w tym procesie całym od samego początku. Wiem, że Bóg go postawił na mojej drodze, także wdzięczny dzisiaj jestem w ogóle za to Bogu, że postawił mi takiego człowieka też na mojej drodze. I on zaczął mi w tym pomagać, nie? Głosił mi w ogóle Ewangelię o Jezusie. Mogę ci przerwać? No właśnie, ten moment, kiedy ty, Paweł, siedziałeś w kotłowni, tak? Z butelką wódki, gdzie już chyba zdawałeś sobie sprawę, że nie radzisz sobie z życiem i problemami. Właśnie, co zainspirowało ciebie do tego, żeby zwrócić się akurat do Pana Boga? Bo wiesz, ludzie rozwiązują problemy z alkoholem w różny sposób. Szukają pomocy w AA, szukają pomocy u specjalistów, prawda? Próbują jakoś sobie pomóc na własną rękę, a ty zwróciłeś się do Pana Boga w tej kotłowni. A więc pytanie, czy ktoś wcześniej mówił tobie o Panu Bogu? Ktoś tobie głosił wcześniej Ewangelię? Jak to było? Wiesz co, nie było żadnych osób wtedy w ogóle, żeby mi głosili Ewangelię, żebym w jakiś sposób jakoś był w stanie kierować się tym
tym człowiekiem, który na ten moment głosi mi Ewangelię, czy cokolwiek, nie było takiego momentu. Po prostu wypłynęło to z mojego wnętrza, z mojego serca, nie? Czyli ze szczerego serca zwróciłeś się o pomoc do Boga. Tak, dokładnie, dokładnie tak, nie? Bo Bóg tak naprawdę patrzy na nasze serca, nie? Na naszą wiarę. I powiem jedno, że Bóg tak naprawdę jest cały czas z nami, nie? I On cały czas chce nam pomóc, tylko... Czeka, nie? Na ten krok. Tak, czeka na nas, tylko czy my jesteśmy w ogóle otwarci na to, nie? Bo Bóg jest dżentelmenem i On nie wchodzi nam z butami, jak się to mówi, w życia, tylko chce, aby my się po prostu otworzyli na to, nie? Na Niego. I po prostu, jak to zrobimy, to Bóg z pewnością pokaże nam, że jest z nami i jest blisko nas. Okej. Okay. A powiedz mi, zanim zwróciłeś się do Boga, to było, mówisz, jakieś 3 lata temu? No to około. Jak długo miałeś problemy z alkoholem? Bo to jest bardzo ważne, żebyście też jakby zobaczyli te rzeczy tak naprawdę przed nawróceniem. Jak długo miałeś problemy z tym alkoholem i jak bardzo miało to destrukcyjny wpływ na twoje życie, nie wiem, na twoje życie osobiste, na relacje z synem, na relacje z żoną, na twoją pracę, bo alkohol dzisiaj niszczy życie bardzo wielu ludzi, prawda? Alkohol rozwala rodziny, my wiemy dzisiaj, kto za tym stoi, prawda? Także tak. Jak długo to trwało po prostu, zanim nastąpiło takie twoje pełne uwolnienie od alkoholu? Wiesz co, jeżeli chodzi o alkoholizm ogólnie, to jest dłuższy proces, to nie dzieje się z dnia na dzień, nie? Więc to szło jakby tak stopniowo do mojego życia i stopniowo też niszczyło to życie. Te relacje między synem w ogóle, żoną i tak dalej, nie? To powodowało taką normalność jakby w moim życiu, nie? Dla mnie po prostu. Ja nie widziałem w tym problemu do momentu, kiedy zaczęło się już to tak bardzo jakby walić to wszystko, całe moje życie i tak dalej, nie? Także picie to jest taki proces po prostu, proces w życiu taki, który, no to jest naprawdę, trwało to paręnaście lat, nie? Ja już zacząłem od młodu lat tak naprawdę pić, za młodu też straciłem rodziców, to wszystko też tak wpłynęło na to, że sięgałem po ten alkohol, nie? Przynosił mi ulgę taką, w tych trudnych chwilach jakby, nie? Mówi się, że alkohol to choroba też emocji tak naprawdę, prawda? Człowiek nie radzi sobie z życiem i ucieka po prostu. Alkohol jest jakąś tam formą ucieczki. Tak. Wszystko zaczyna się od emocji, uczuć w ogóle i tak dalej, nie? Także tak, bo problemem alkoholika nie jest sam alkohol tak naprawdę, nie? Tylko właśnie te emocje i uczucia. To powodują, że sięga się po ten alkohol. W ten sposób. Okej. Okay. Zawołałeś do Boga siedząc w kotłowni z butelką wódki, tak? I powiedz mi, czy kiedy ty się zwróciłeś do Pana Jezusa, czy już wtedy w tym momencie, na przykład, nie wiem, na następny dzień przyszło już takie prawdziwe uwolnienie, gdzie już po prostu więcej nie chwyciłeś ani razu po alkohol, czy to też był później jakiś taki jakby proces, prawda? Wiesz co, nie nastąpiło to od razu, nie? Okej. Okay. Nastąpiło to też był proces taki ogólnie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że Bóg wysłał mi człowieka, Roberta, nie, który Głosił ci Ewangelię. Głosił mi Ewangelię, on się stricte zajął jakby mną w tym czasie. Super. On mnie zawiózł w ogóle na terapię, gdzie podjąłem tą terapię i to też trwało chwilę, nie? Bo terapię chyba miałem około jakieś, no ponad rok chyba czasu, tak ogólnie, nie? I Robert był cały czas przy mnie wtedy, nie? I to był ten moment właśnie,
taki, gdzie zobaczyłem też po czasie, nie? Jak Boże działanie w ogóle w tym wszystkim, nie? Bo wydaje się, że to jest takie jakby, to jest jakieś naturalne, nie? Że wiesz, ktoś tam chciał ci pomóc i tak dalej, nie? Ale patrząc teraz na to wszystko, to właśnie wynikało to z tego, że był ten moment, w którym ja zawołałem do Boga, nie? Że Boże, jak jesteś na tej ziemi, pomóż mi. No i no co Bóg mógł zrobić? No właśnie zrobił to, że wysłał mi człowieka. Po wysłał prostu. Człowieka. Wysłał mi człowieka, Bożego człowieka, który po prostu... Przyniósł ci Ewangelię? Przyniósł mi Ewangelię, przyniósł mi to, co tak naprawdę, czego szukałem do tej pory, nie? Bo tak jak mówię, no, naprawdę życie z Bogiem to jest coś pięknego. To jest coś, co oddajesz Mu wstając rano z łóżka i na zasadzie tych relacji. Naprawdę to jest coś pięknego, nie? Żyć w tej pasji z Bogiem w ogóle, to co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, nie? Że w ogóle zapłacił za wszystko, za wszystkie nasze zmagania, za to cierpienie, nie? Ukochał nas. Tak. Okej. A powiedz mi, Paweł, jak w takim układzie wyglądał twój proces uczniostwa, tak jakby od samego początku, albo może nawet nie tyle co proces uczniostwa, czy na przykład pamiętasz moment, w którym narodziłeś się na nowo, przyjąłeś Ducha Świętego, ktoś modlił się z tobą, ktoś, kiedy właśnie głosili ci Ewangelię, jak to wyglądało, moment, dzień narodzenia na nowo i też chrzest, bo każdy prawdziwie wierzący chrześcijanin w momencie, gdy uwierzy Bogu, uwierzy w Pana Jezusa, jakby kolejnym krokiem też jakby wiary wierzącego człowieka jest to, aby przyjąć chrzest w wodzie. Czyli jak po prostu wyglądał ten twój moment wejścia tak na maksa w chrześcijaństwo, prawda? Przepraszam was. Przede wszystkim cały mój proces leczenia i wychodzenia z tego alkoholizmu, to już był ten moment mojego nowonarodzenia, nie? Okej. I w tym momencie już zacząłem w ogóle... Dostrzegać działanie Ducha Świętego w swoim życiu, tak? Tak. Zacząłem w ogóle rozmyślać o tym cały czas i tak dalej, nie? I za jakieś no, kilka miesięcy przyszedł ten moment właśnie, gdzie podjąłem decyzję o tym chrzcie, nie? O chrzcie w duchu w ogóle i wtedy zaczął się ten moment takiego przełomu w moim życiu, że już wiedziałem, że oddałem w tym momencie jakby moje całe życie Jezusowi. Okay. I wtedy zaczęła taka przemiana moja, nie? To był ten moment taki przełomowy w tym wszystkim jakby, nie? Okej. A teraz tak, jeszcze zapytam ciebie o taką rzecz, bo jak ciebie znam, jesteś człowiekiem pełnym pasji dzisiaj dla Pana Boga. Pragniesz głosić Ewangelię innym ludziom, dzielisz się tą Ewangelią, wiem, że w pracy, chcesz się teraz podzielić jakby z innymi nieco szerzej w internecie. Skąd się to bierze u ciebie, to pragnienie, by dzielić się Jezusem Chrystusem i tym zbawieniem, które On daje, właśnie z innymi ludźmi, bo to jest niesamowite. Wiesz, przede wszystkim, kiedy Duch Święty wejdzie do twojego serca, to tak naprawdę nie jest w stanie ci nic powstrzymać od tego, żeby głosić o tym, co masz. Co masz w sobie, żeby oddawać to innym ludziom. To jest ponadnaturalne. To jest ta pasja dla Boga. To jest, wynika to z tego, że też jakby mam tę świadomość, co Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu.
co tak naprawdę się wydarzyło na tym, nie? Czyli ta wdzięczność Bogu za to, co zrobił dla ciebie, że umarł tak. za nas, za nasze grzechy i tak dalej, to ciebie napędza, prawda? Tak, tak. Dokładnie tak. Pasja, która się zrodziła dla Jezusa. Tak. To jest naprawdę niesamowite. Okej. Okay. A zapytam ciebie teraz, co na to twoja rodzina? Bo widziała ciebie przez kupę lat jako człowieka, który był zniszczony, zniewolony przez alkohol. A tu nagle taka zmiana. Bo prawda jest taka, że czasami ludzie kładą taką kreskę już na człowieku, że a, z niego to już nic nie będzie. Alkohol go wciągnął, alkohol go pożarł i tak dalej. Bo właśnie, jak ludzie dzisiaj, twoja rodzina, znajomi reagują na to, co wydarzyło się w twoim życiu, prawda? Jeśli chodzi o moją rodzinę, no to na pewno dostrzegają te zmiany, nie? Widzą w ogóle, co się dzieje, ale też nie pytają. Też nie pytają w ogóle o to. Okej. Okay. Czyli obserwują na razie trochę twoje życie, tak? Wydaje mi się, że obserwują, nie? Bo to życie chrześcijańskie to tak naprawdę dla ludzi, zwykłych ludzi, nie jest takie pojęte, nie? W ogóle jest dziwne, jakby bym powiedział. Coś ci, czyli odbiło ci z tym Bogiem na takiej zasadzie, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej. Okay. Ale ludzie swoje myślą, nie? Na pewno mnie obserwują, nie? Okay. Na pewno wydaje mi się, że też mają takich jakby wiele pytań. Ale też widzę, że też boję się jakby zapytać, nie? Wprost w oczy, nie? Okay. Co się takiego wydarzyło w ogóle i tak dalej, nie? Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Paweł, co chciałbyś powiedzieć do młodego pokolenia, które ucieka właśnie w używki różnego rodzaju, czy to alkohol, czy narkotyki. Jak wiemy dzisiaj, no niestety zbiera to żniwo u młodych osób, ale są też ludzie, którzy są dorosłymi ludźmi, a nie radzą sobie właśnie przykładowo z alkoholem. Co chciałbyś powiedzieć takiemu człowiekowi? Do czego byś chciał zachęcić, prawda? Gdzie szukać tej pomocy? Przede wszystkim rozwiązanie jest. To nie ma tak, że nie ma rzeczy niemożliwych. Okay. W moim wypadku to też się wydawało, że jest to niemożliwe. Przede wszystkim to, że jestem na tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Nie? Okay. Wszystko z Bogiem jest możliwe. Wszystko, dosłownie wszystko. Ważne jest otwartość serca, okay. wiara i działanie Boże. Po prostu to już... Czyli dać Duchowi Świętemu po prostu przestrzeń w swoim życiu, tak, żeby mógł... Do działania i tyle. Żeby mógł przemieniać. Tak. Że zachęcamy, kochani, do tego, jeżeli oglądacie to świadectwo, czujecie się w jakiś sposób zainspirowani też tym, co mówi Paweł, zainspirowani jego świadectwem. Szukajcie Boga, szukajcie pomocy w Jezusie Chrystusie, prawda? Zapraszamy was do kontaktu. A jeszcze mam do ciebie na sam koniec takie pytanie. Jakbyś też, jakbyś podsumował taką rzecz, prawda? Bo byłeś chwilę w AA, prawda? Byłem. Uczęszczałeś. I powiedz mi taką rzecz, bo może akurat mówimy teraz do takich ludzi, którzy tam są. Na przykład tam z tego, co się orientuję, ludzie, nawet sam miałem kiedyś kontakt z takim jednym człowiekiem, ludzie, którzy kiedyś mieli problemy z alkoholem, jakby jest wmawiane człowiekowi, tak, że on już do końca życia jest alkoholikiem, prawda? Dokładnie. Że już miałeś ten problem, okej, okay, nawet jeżeli przestajesz pić, to dalej jesteś nazwany alkoholikiem. No właśnie, ciekawe pytanie. I no, jak ty się do tego bardzo ważne. Ustosunkujesz? Wiecie co, przede wszystkim
tak jak mówi w ogóle lekarz czy AA i tak dalej, że alkoholikiem się jest do końca życia, tak? Okej. Ja natomiast dzisiaj czuję się zupełnie wolny od alkoholu. Nie mam w ogóle żadnych nawrotów jakichś alkoholowych, myśli alkoholowych w ogóle. Czuję się zupełnie wolnym człowiekiem przede wszystkim. Także nie czuję się alkoholikiem. Okej. Okay. Właśnie chodzi mi o tożsamość też, tak na dobrą sprawę, którą dostajemy od Pana Boga. Bo widzisz, no w tym świecie jest tak, że alkoholik zawsze jest alkoholikiem, a ty dzisiaj jesteś synem Boga żywego. Dokładnie. Masz niebiańską tożsamość, prawda? Dokładnie tak. Jesteś synem Bożym, nowym stworzeniem, odrodzonym z Ducha Świętego. Tak, i to wypływa w ogóle z samego, z samej tej tożsamości, jak ty powiedziałeś, nie? No jesteś właśnie. W Chrystusie, tu jest jesteś taki w Bogu. Przede wszystkim ja dzisiaj nie chodzę do kościoła, bo sam jestem kościołem. Duch Święty mieszka w tobie, tak. Jesteś świątynią tak, Boga. Tak, i to się już wiąże samo z siebie po prostu, że przychodzi ta wolność, bo mieszka w tobie Bóg, nie? Chrystus. Chrystus. Namaszczony. Tak jak Biblia mówi, kochani, że to, co stare przeminęło, bo to wszystko stało się nowe. Czyli Pan Jezus wymazał całkowicie obciążający nas tak zwany list dłużny. Czyli to twoje życie, jakby, którym żyłeś do momentu nawrócenia, poszło w ogóle całkowicie w zapomnienie. Bóg dał ci nowe życie, nowe serce, nową tożsamość i wymazał wszystkie twoje grzechy na krzyżu. Dokładnie tak. W momencie, gdy wynurzyłem się z wody, byłem zupełnie już czysty. Tak jest. Czyli już nie jest Paweł. Tak. Paweł zniewolony jest. Dzisiaj mamy kolejnego kochani świętego Pawła. Jest no, święty Paweł. O tym mówi Biblia, nie? Dokładnie. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Super, kochani. Tym krótkim świadectwem chcemy was zachęcić do, jak już mówiłem wcześniej, do szukania Pana Jezusa. On daje się znaleźć tak. Tym, którzy prawdziwie szukają, tak. Tych, których serca są szczere i otwarte. Jesteśmy wspólnotą z Rzeszowa, tak? Tak? I puszczamy to w internet już za niedługo. Także zapraszamy też do kontaktu ludzi, którzy szukają Boga i szukają pomocy. Jeżeli jesteś z Rzeszowa, okolic, możesz się śmiało odezwać. Na pewno pod tym filmikiem będzie numer telefonu do mnie, będzie numer telefonu do Pawła. Jeżeli szukasz pomocy Boga, odpowiedzi, zapraszamy ciebie do relacji z nami. Co, Paweł, pomodlimy się też krótko o naszych tak. Słuchaczy, tak? No. Ojcze, modlimy się o każdego, kto ogląda to świadectwo. Modlimy się o każdego człowieka. Każdego, który ma problem w swoim życiu. Modlimy się, Duchu Święty, abyś dotykał ludzkich serc, abyś przekonywał ich o grzechu. Ja się modlę, Ojcze, aby oni mogli doświadczyć Ciebie nie jako religii, nie jako jakiegoś religijnego systemu, ale aby mogli doświadczyć Ciebie jako prawdziwego, jedynego, żywego Boga, który ma moc, tak. Który bardzo kocha człowieka, któremu zależy na człowieku, który chce wyciągnąć człowieka z bagna, z szamba, nieważne jak głęboko tam wpadł, ale który chce wyciągnąć rękę do każdego i dać nowe życie, nowe serce, uwolnić od wszelkich zniewoleń, od wszelkich nałogów, chorób, dać nowe życie. Błogosławimy was, kochani. Jeżeli wysłuchałeś całego tego świadectwa, bardzo dziękujemy i jeszcze raz zapraszamy do kontaktu. Hej! Cześć.